Dzisiejszy briefing prasowy poświęcony jest tematowi, o którym już opinię publiczną informowałem. Nie tylko ja, jako parlamentarzysta grudziądzki, ale również cała rzesza samorządowców, parlamentarzystów z całej Polski. Dotyczyć będzie kolejnego, trzeciego już rozdania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W marcu okazało się, że podczas kolejnej puli, podczas kolejnego rozdysponowania środków okazało się, że mnóstwo polskich samorządów, małych gmin, miasteczek, powiatów, województw i dużych miast po raz kolejny zostało pominiętych z puli środków, która została przekazana do dyspozycji samorządom w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pragnę Państwu przypomnieć, że jest to narzędzie, tak zwane pomocowe narzędzie, będące swoistą tarczą antykryzysową skierowaną w stronę samorządów, które to utraciły swoje dochody, utraciły swoją płynność finansową albo ograniczyły strasznie ze względu właśnie na sytuację pandemiczną w kraju. Jak Państwo wiecie, kolejne tarcze antykryzysowe trafiały do przedsiębiorców, a to narzędzie miało być dedykowane wyłącznie samorządom. Podczas pierwszego rozdania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zastosowano pewne schematy, pewne algorytmy, które w sposób transparentny i sprawiedliwy zostały podzielone. Była to kwota 6 miliardów złotych. Ale cóż się okazało? Już w grudniu Państwa informowałem, że kolejna, druga tura podziału Funduszu Inwestycji Lokalnych była dzielona tylko politycznie, tylko uznaniowo. W sposób nietransparentny, nieprzejrzysty, z pominięciem wszelkich zasad i kryteriów. Samorządowcy z całej Polski kwestionowali, również ja, również pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, zasady i tryb podziału tych środków, ponieważ bardzo wielka liczba samorządów została pominięta. Pragnę przypomnieć, że w ramach drugiego naboru miasto Grudziądz, mimo złożonych projektów na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, otrzymało wsparcie dotyczące funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej na kwotę 900 tysięcy złotych. No ale przed nami kolejna pula. Oczywiście, będąc przezornym, wystosowałem apel 21 grudnia do pana premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o to, ażeby kolejne rozdanie w ramach trzeciej puli Funduszu Inwestycji Lokalnych było przeprowadzone w oparciu o jasne kryteria dostępu do tych środków, żeby samorządowcy zarówno gmin, powiatów, jak i województw oraz miast wiedzieli, jakie należy spełnić kryteria, jakie wnioski należy złożyć i co muszą zrobić, ażeby te kryteria zostały spełnione i te dofinansowanie trafiło. Nie trafiło do samorządowców, nie trafiło do prezydentów, wójtów czy burmistrzów, tylko do podatników, do mieszkańców miast, wsi, powiatów, województw. Zaapelowałem o to ja, ale również pragnę przypomnieć, że 16 grudnia zaapelowała o to również Rada Miejska Grudziądza, informując w swoim apelu zarówno pana premiera Morawieckiego, ale także pana wojewodę Bogdanowicza i wszystkich posłów i senatorów z okręgu wyborczego, który obejmuje miasto Grudziądz. No i cóż się okazało? Okazało się tyle, co nic. Przed nami kolejne rozdanie, trzecia pula, otwarcie tak zwanych kopert i okazuje się, że znowu miasto Grudziądz, mimo tego, że złożyło trzy projekty skierowane przede wszystkim w kierunku młodych grudziądzan, bo dotyczyły one głównie jakby podniesienia jakości obiektów infrastruktury edukacyjnej, dotyczyły one m.in. termomodernizacji szkoły podstawowej nr 17, żłobka miejskiego, przedszkola miejskiego, a także kilku szkół ponadgimnazjalnych, a także jednego obiektu infrastruktury technicznej. Chodziło o połączenie kawałka drogi między Rondem Błachnią a Drogą Mazowiecką. To jest kwota około 8 milionów złotych, całość tych trzech projektów. No i miasto Grudziądz zostało pominięte. No i szanowni Państwo, pamiętacie, wówczas w grudniu apelowałem o to, żeby to nie miało nic wspólnego z tym, że o podziale tych środków na podział tych środków wpływa jedynie sympatyzowanie polityczne czy też sprzyjanie polityczne samorządowców z obecnie panującą władzą rządową. Jak się okazało, znowu komisja nie wiadomo jaka, nie wiadomo z kogo złożona, kiedy, na podstawie jakich kryteriów przeprowadziła konkurs w cudzysłowie i podzieliła te środki. W tej puli było do dyspozycji 78,5 miliona złotych. I szanowni Państwo, żeby grudziądzanie nie czuli się jakby sami w tym jakby oszukaniu przez rząd PiS, ponieważ oczywiście mam kontakt również z wieloma burmistrzami, prezydentami oraz wójtami gmin, z którymi oczywiście się skontaktowałem i tak samo jak w Grudziądz zostało potraktowane Wąbrzeźno, została potraktowana Brodnica, na nowej liście nie ma Radzynia Chełmińskiego, nie ma Łasina. I szanowni Państwo, czymże różni się
mieszkaniec sympatyzujący, którego wójt, burmistrz, prezydent sympatyzuje z aktualnie rządzącymi, od mieszkańca Grudziądza, Brodnicy, Wąrzeźna. No niczym. My jesteśmy tak samo podatnikami, tak samo składamy się na ten fundusz. Szanowni Państwo, to nie są pieniądze rządowe. Te pieniądze to są odpisy z podatków Polek i Polaków. Dlatego udział w tych środkach powinni mieć wszyscy obywatele na podstawie jasnych, transparentnych, z góry określonych kryteriów. Tak się jednak nie stało. Po raz kolejny zostaliśmy oszukani, po raz kolejny środki, które są państwa środkami, bo one się państwu należą, zostały rozdysponowane według klucza partyjnego, bez uwzględnienia żadnych kryteriów dostępu do tych środków. Szanowni Państwo, dlaczego o tym mówię? Ponieważ przed nami batalia o wiele większe pieniądze, o wiele większe środki z Europejskiego Planu Odbudowy. Tutaj jest mowa o 260 miliardach złotych. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli rząd uzna z panem prezesem Kaczyńskim, z panem premierem Morawieckim, że te środki będą tak samo rozdysponowywane, jak te środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, ile środków według takiego klucza może trafić do takich miast jak Grudziądz. Dlatego parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, ale całej Zjednoczonej Opozycji, od razu, mając na uwadze pierwsze rozdanie z Fila, mówiliśmy tak. Absolutnie nie wyobrażamy sobie, żeby te środki były dzielone na podstawie właśnie rządowych kryteriów. Muszą być włączone w podział tych środków samorządy, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów, Związek Województw, żeby wypracować określony model subsydiarności, ale także tego, żeby te środki miały zasadę naprawdę zrównoważonego rozwoju, które pobudzą po okresie pandemii miasta, gminy, wsie, powiaty i województwa. Dlatego też, Szanowni Państwo, mając na uwadze powyższe, apeluję po raz kolejny i znowu wystąpię z tym apelem. Ponieważ ostatni mój apel, a to już nie był apel, tylko interpelacja skierowana do premiera pana Mateusza Morawieckiego, już nie była tak łagodna w tonie, gdzie apelowałem o to, żeby wziąć pod uwagę jasne kryteria, tylko zadałem proste pytanie, które już dzisiaj też zadałem Państwu. Czymże mieszkaniec Grudziądza różni się od innego mieszkańca, który dostał dofinansowanie? Te pieniądze nie są skierowane do radnych Rady Miasta Grudziądza, do pana prezydenta, tylko są skierowane do Grudziądza. Akurat te pieniądze, które miały być zrekompensowane w tych trzech inwestycjach, służyć miały młodemu pokoleniu Grudziądza. Mówiąc krótko, pan Mateusz Morawiecki oszukał młode Grudziądzanki, młody Grudziądzan, i przeniósł te środki na inne cele z pominięciem miast typu Grudziądz, Wąrzeźno, Brodnica. Szanowni Państwo, jest mi przykro jako podatnikowi, jako grudziądzaninowi, ale wkurzony jestem jako parlamentarzysta, że nie ma jasno określonych kryteriów. Że Państwo, my jako obywatele miasta, musimy po prostu, nie wiem, paść na kolana przed prezesem Morawieckim, przed prezesem Kaczyńskim, złożyć jakiś hołd, żeby te pieniądze się Grudziądzom należały, bo tak jak powiedziałem, to są pieniądze z naszych podatków. Szanowni Państwo, nie odpuszczę tego tematu. Gwarantuję Państwu, że będę bardzo długo naciskał, ja i moi koledzy z parlamentu, żeby ta sytuacja naprawdę miała pozytywne rozwiązanie. Już teraz wiemy, że Związek Miast Polskich skierował sprawę do sądu w związku z tymi nietransparentnymi przeliczeniami i wydatkowaniami z tego funduszu. Dzisiaj przeczytałem, Szanowni Państwo, opinię oraz bardzo gruby raport Fundacji Batorego, powszechnie znanej fundacji, która opiniuje bardzo dużo kwestii społeczno-politycznych, która nie pozostawia suchej nitki na rozdziale środków z Filu. Wskazuje wręcz coś więcej, że wszystkie samorządy, których włodarze sympatyzują bądź są blisko powiązani z PiS-em, otrzymali trzykrotnie więcej pieniędzy niż ci, którzy pozostają w opozycji. Resztę proszę sobie dopowiedzieć samemu, czemu tak się dzieje. Dlatego mogę złożyć tutaj zobowiązanie do Państwa, że nie popuszczę, będę interpelował, będę cały czas naciskał, żeby po raz kolejny, jeżeli przyjdzie nam zmierzyć się z podziałem środków, to było w sposób naprawdę transparentny, z dostępem dla wszystkich. Europejski Plan Odbudowy zapewne pomoże co niektórym przedsiębiorcom, ale może stać się swoistym kagańcem albo takim kamieniem, który może podtopić rzesze samorządów, ponieważ jeżeli tak samo będzie dzielony jak Fil, to nie widzę przyszłości dla tych samorządów. A jak Koalicja Obywatelska chce zabezpieczyć się przed sprawiedliwym podziałem tego funduszu europejskiego? Z tego, co
powszechnie jest wiedzą publiczną. Wiemy, że członek obozu rządzącego, pan minister Zbigniew Ziobro, jasno opowiedział się na temat zachowania swojego podczas głosowania nad Europejskim Planem Odbudowy. My, znając arytmetykę sejmową, wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość samemu tego projektu nie przegłosuje. My nie stawiamy wygórowanych tutaj jakby oczekiwań w kierunku do PiS-u. Mówimy jasno, chcemy uczestniczyć w napisaniu scenariusza podziału tych środków. Nie wyobrażamy sobie, żeby rząd miał do dyspozycji swój pomysł na rozdział tych środków, znowu dedykując pieniądze dla tak zwanych swoich. Chcemy, żeby w podziale środków uczestniczyły samorządy od szczebla gminnego, powiatowego, miejskiego, skończywszy na samorządach województw. To ma być działanie partnerskie, to ma powstać w wyniku głębokich analiz, a nie na zasadzie swoistego politycznego widzimisię. I o to będziemy wnioskować, że tylko i wyłącznie transparentny podział środków, tylko i wyłącznie podział środków w oparciu o jasne kryteria dostępu i zasady może mieć miejsce, wtedy zagłosujemy za.